No można by powiedzieć nareszcie bezkarnych, bo dwa wcześniejsze sezony mieliśmy karne, w których raz wygraliśmy, drugi raz nie wygraliśmy. Dzisiaj zaczęliśmy bardzo źle, pierwszą połowę, później nareszcie się przebudziliśmy, odrobiliśmy dwubramkową stratę, no i cieszymy się z zwycięstwa, oby tak dalej. Co do transferów, to póki co przyszedł Kuba Wróbel, zobaczymy co będzie dalej, mamy jeszcze paru piłkarzy na oku, ale nie chcemy jeszcze zdradzać, jak już będą dograni, to wtedy wyjdzie, kto to był, także zobaczymy. Na razie mamy stałą kadrę od 2-3 sezonów, wszystko było jak najlepiej, więc nie chcemy jakichś gruntownych zmian robić. Bardzo silnym zespołem może być Alpina, bo jak widzieliśmy kadrowo są mocnym zespołem. Zobaczymy jak będzie z Celestes, bo tutaj była dość duża przebudowa tego zespołu, ale też będą pewnie silni. Celem naszym jest, tak jak mówiłeś, obrona mistrzowskiego tytułu, zdobycie pucharu, oczywiście wszystkich możliwych trofeów, jakie będą na naszej drodze czekały. No i też tego rekordu pobicia Alpiny, wygranych meczów z rzędu.